mamy dzisiaj trzy punkty, dwa, tak, cztery, jeden, bardzo prosimy panią. W związku z uchwaleniem budżetu państwa miasto otrzymało informację o należnych nam kwotach udziałów w podatkach od osób fizycznych i kwotach subwencji. No i niestety zmniejszono nam udziały w podatkach od osób fizycznych o 11 613 152 zł. Zmniejszono również część oświatową subwencji ogólnej o 256 833 zł. Natomiast zwiększono część równoważącą subwencji o 17 zł. Ponadto w uchwale proponuje się zwiększyć dochody z tytułu podatku od nieruchomości. To są środki pochodzące ze spłaty części zaległości stoczni Gdynia S.A. Natomiast zmniejszyć środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Mój Biznes 2. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Nastąpiła tam zmiana harmonogramu realizacji. Ponadto proponuje się zwiększyć wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Są to opłaty za usunięcie drzew wynikające z wystawionych już decyzji oraz kary za wycinkę drzew bez zezwolenia. Jest to kwota 465 641 zł i środki te proponuje się przeznaczyć na działania dotyczące ochrony środowiska. I są to między innymi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2, 100 tysięcy złotych, rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej w przedszkolu numer 19, 30 tysięcy złotych, likwidacja pieców gazowych w ośrodku opiekuńczym przy ulicy Bosmańskiej i zakładzie opiekuńczym przy ulicy Fredry, 120 tysięcy, oraz pokrycie kosztów wycinki drzew w placówkach oświatowych i wykonanie nowych nasadzeń 215 641 zł. Ponadto proponuje się zwiększyć wydatki na realizację obligatoryjnych zadań z zakresu pomocy społecznej. Jest to wspieranie osób bezdomnych, zapewnienie odpowiednich standardów usług opiekuńczych dla osób starszych i zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jest to kwota 1 495 592 zł. Ponadto proponuje się zwiększyć dotację dla Teatru Muzycznego, który jest rozbudowywany, na wynajem namiotu widowiskowego, w którym będą realizowane spektakle. Na remont nawierzchni jezdni i chodników w rejonie dworca Gdynia Główna proponuje się przeznaczyć 650 tysięcy. 510 tysięcy na wykonanie dojścia dla kibiców gości do stadionu miejskiego i 240 tysięcy na dostosowanie istniejącego sektora gości narodowego stadionu rugby do obowiązujących przepisów. Ponadto proponuje się zmniejszenia wydatków na realizację wspomnianego wcześniej projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej Mój Biznes 2. Wydatki zmniejszone zostaną o 30 166 zł. Ponadto proponuje się zmniejszenie kwoty na zadania inwestycyjne o ogólną wartość 8 milionów. W tym budowa ścieżek rowerowych 1 500 000, przebudowa dróg powiatowych 2,5 miliona, projekt Trista 500 000, przebudowa ulicy Przebędowskiej 500 tysięcy, realizacja zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych 1 zł, budowa przedszkola 1 zł, budowa terenów zielonych 700 tysięcy i uzupełnienie kanalizacji centralnej sieci wodociągowej 300 tysięcy. Ponadto proponuje się przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Ze środków ujętych na przebudowę skrzyżowania ulicy Krońskiej i Północnej po przeprowadzeniu przetargu kwotę, która pozostaje 500 tysięcy złotych, proponuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg. Ze środków ujętych na realizację zadania dziennik opiekunowie
przenosi się 10 tysięcy na zakup sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej. 200 tysięcy zaplanowane na rozwój miejskiej sieci szkieletowej w dziale 900. Proponuje się przeznaczyć na wykonanie dodatkowych punktów sieciowych oraz rozbudowę sieci elektrycznej w placówkach oświatowych. Jest to zadanie, dofinansowanie zadania, które realizujemy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto Rady Dzielnic zmieniają przeznaczenie swoich środków. I tak Rada Dzielnicy Redłowo 10 tysięcy ujęte na budowę schodów terenowych na terenie zielonym przeznacza na przebudowę zejścia przy ulicy Kopernika. Rada Dzielnicy Chylonia 7 tysięcy ujęte na zakup artykułów do paczek świątecznych przeznacza na organizację zajęć dla mieszkańców dzielnicy. Rada Dzielnicy Wzgórze Maksymiliana 3 tysiące złotych zaplanowane na dokończenie remontu ulicy Narutowicza przeznacza na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. A Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie, Dęptowo 2 tysiące złotych zaplanowane na zakup nagród w konkursie Piększano Osiedla Budynków Wielorodzinnych przeznacza na zakup nagród w konkursie Kultura w Dzielnicy. W wyniku tych zmian budżet miasta po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 3 668 933 zł i wynosi po stronie dochodów 1 181 346 362 zł. Po stronie wydatków 1 328 607 310 zł. Przychody i rozchody w porównaniu z poprzednią uchwałą pozostają. Czy są pytania? Jeżeli tutaj są wpływy te z podatkowej nieruchomości ze stoczni i to są dalsze ciągi, czy jakieś zaległości, które oni mają. Tak. Ile jeszcze zostało? Czy też, jak to znaczy ja nie wiem, ale podobno to już jest ostatnia wpłata. A, czyli to jeszcze wynagrodzenie tych wszystkich poprzednich ludzi. W zeszłym roku było 50 milionów. No to się dziwię, że się wiąże, to się jest, bo pamiętam, że może już powiem tak nie będzie dobrze, no to jednak ktoś już nas trochę ratuje, bo tylko z spadkiem 11 milionów, to tam się nam zrobiło tylko 3 miliony różnicy, ale... To są projektowane wpływy z PIT-u, tak jak projektowane były tego. Ja, oczywiście, ale też projektowaliśmy wydatki. Nie dostaniemy medyczki, jest koniec kwietnia, jeszcze nie mamy medyczki dotyczącej subwencji oświatowej. Z czego wynika to odjęcie nam 280 tysięcy z oświaty? Domyślam się tylko, że być może zmniejszenia liczby uczniów. Niemniej takim dokumentem pokazującym subwencję oświatową dokładnie jest medyczka, którą dostajemy z reguły w lutym albo najpóźniej w marcu. No jest koniec kwietnia, medyczki jeszcze nie mamy. Ta medyczka jest dokładnym wyliczeniem według WAG kwoty na zadania powiatu i zadania gminy. To dzisiaj nie przyszło. To znaczy my mamy taką informację. To jest informacja, ale medyczka jest. Bo w medyczce mamy wyliczoną liczbę uczniów według wszystkich tych 30 iluś bar, a kwota idzie na ucznia, z czego wynika, być może to jest z wyliczenia SIO już, bo Ministerstwo ma SIO, czyli Systemu Informacji Oświatowej, ma już wyznaczone ucznia i może z tego to wynika, natomiast metryczka do nas jeszcze nie doszła, co jest dla mnie zaskakujące, bo od metryczki można się odwołać, potem można sprawdzić ją, bo tam jest każdy uczeń osobno policzony. Według tego naliczona jest kwota subwencji oświatowej. Medyczki, liczby uczniów. Nie mamy jej wyjść. Proszę. Wieloletnia prognoza finansowa. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki na realizację zadania rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dworca morskiego oraz magazynu transportowego na potrzeby Muzeum Emigracji i planowaną składą tej pożyczki do roku 2024 należy uchwalić nową wieloletnią prognozę finansową, ponieważ poprzednia obejmowała lata tylko do 2022 roku. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych właśnie prognozę sporządza się na okres spłaty długu, tak? A pożyczka jest to pożyczka
ze środków unijnych w ramach tej pożyczki proponuje się zaciągnąć dług w kwocie 23 769 375 zł. Pozostałe środki na realizację tego zadania w kwocie 7 923 125 zł będą pochodziły z budżetu miasta i będzie to zadanie rozbite na 2 lata. Realizowane będzie w roku 2013 i 2014 i zaciąganie pożyczki też będzie się odbywało w tych 2 latach. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 4,5%. To jest stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego. No i jest to takie preferencyjne oprocentowanie. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej ujęto zadanie, które planuje się jakby uzupełnić środkami z budżetu Unii Europejskiej, to jest budowa szkoły muzycznej. Jeżeli to zadanie nie otrzyma tego dofinansowania, no nie będzie ono realizowane, tak? A w wieloletniej prognozie ujęto na razie kwotę, którą miasto musi wyłożyć jako wkład własny w wysokości 5 milionów 550 tysięcy. Ponadto planuje się, wpisano również zadanie, dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji na lata 2012-2014 w kwocie 17 milionów 300 tysięcy. Uaktualniono załączniki do wieloletniej prognozy finansowej o zmiany, które obejmuje uchwała budżetowa zadania inwestycyjnego. Czy my już mamy możliwość skorzystania z tych środków, bo to jest pula jakaś określona, prawda? I decyduje. Podobno planuje się wniosek o tą pożyczkę złożyć. Czyli jeszcze nie mam pewności, że uzyskamy, z tego co wiem, to są środki unijne, ponieważ kiedyś nam ktoś tłumaczył, czy pamiętacie. Znaczy to nie jest dotacja, tylko ale nie każdy może o nią wystąpić, nie ma pewności. Tak, są pewne uwarunkowania. Tak, to musi być przeznaczone jakieś zadania miejskie. To jest zapas tym zaniedbaniu właśnie. Środki unijne, które przeznaczone na edukację, o które mogą opiekować gminy, a są środki unijne, które mają szkole dzieci. Więc to nasz Urząd Warszawski realizuje taki projekt Pomorskiego Rzeczywistości na edukację, który adresowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Realizuje go już w 10 powiatach, teraz kolejne 10 powiatów zostało do tego projektu przyłączonych. Jest to projekt, który w każdym momencie wskazuje takie 2 centra, w którym te zajęcia będą realizowane. Marszałek musi ogłosić przetarg na zatrudnienie nauczycieli. Uczniowie ci, poza tymi, którzy są laureatami konkursów i olimpiad, pozostali muszą przejść diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, czyli preparatnie muszą zakwalifikować uczniów do tego projektu. Będą to zajęcia, będą to stypendia, będą to warsztaty, wyjazdy wakacyjne adresowane do tych najbardziej uzdolnionych. Szkoły gimnazjalne, tak? Tak, teraz. Wszystkie szkoły, tak? Gimnazjalne, czyli zwłaszcza wszystkie szkoły. Tak, czy fizyka. Uczniowie się będą musieli zgłaszać, nauczyciele będą musieli tych uczniów do projektu zgłosić. No, takie
projekt realizujemy sami w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Talent. To jest identyczny projekt i on świetnie działa. Ja myślę, że po przejściu tej całej procedurze, ponieważ jest intencyjny, już podpisaliśmy, musi być również po raz współpracy uchwałę miasta wyrażoną. Dobrze, jeszcze w roku szkolnym już jest mało czasu, że tylko matura i jak gdyby wszyscy zajęci są podpisani egzaminami ustnymi, także zobaczymy jak bo my nie mamy wpływu na to, że my jako współpracy wskazujemy miejsca, w których to się będzie odbywać. No logistycznie dla marszałka jest to bardzo skomplikowana procedura, bo on nie ma, musi szukać dojścia do szkół i komunikuje się chyba ze szkołami przede wszystkim. Czy to jest wskazanie jakieś tam dwóch szkół? Wskażamy dwie placówki, w których te zajęcia będą realizowane w Zajęciu Miasta. I dla młodzieży tylko tych szkół, czy? Nie, dla różnych, tak jak mówiłam. Całego miasta. Wszyscy uczniowie będą mogli uczestniczyć. Ale muszą przejść tą diagnozę. Tak, to zrozumiałam. Jakby jest to do tych najbardziej uzdolnionych, no, tak, żeby je tu wyłowić. Czy jeszcze są pytania? To za pozytywne zamknięcie na pole 47. Dziękujemy. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy coś ciekawego? Realizacja do przedszkoli, wiadomo, że to jest skomplikowane w dzisiejszych czasach, kiedy to mamy o 2 lata przedłużenie ten obowiązek szkolny dla 6-latków i skomplikowana orientacja rodziców. To, co nam się udało osiągnąć w minionych 2 latach, nie wiem, czy w tym razie się udało osiągnąć, bo wszyscy przekonują, że szkoły nie są przygotowane na przyjęcie 6-latków. Bardzo trudno jest mi to powiedzieć, jako że od 20 lat 6-latki są w szkołach. Od 20 lat połowa 6-latków w Gdyni, w każdym dużym mieście, zerówkę realizowała w szkołach. Dzisiaj z powodu tej debaty medialnej rodzice tego nie wiedzą. Myślą, że ich 6-latki jako pierwsze trafią do szkoły. W moim przekonaniu jest informacja, jakie mam, ale kierując się także tym, by zachować, uszanować prawo rodziców, my po raz pierwszy w tym roku tworzyliśmy w każdej szkole podstawowej zerówkę i klasę pierwszą. Tak, żeby nie padł zarzut, że my przymuszamy do klasy pierwszej. Tak, by rodzic, który decyduje się na szkołę, mógł wybierać między 18. Mieliśmy te połowę tych 6-latków w szkołach w Gdyni, ale nie w każdej szkole była zerówka. Bo tą zerówkę tworzyliśmy kierując się przede wszystkim wolną przestrzenią w szkole. Jeżeli było jej mało, to myśmy jej nie tworzyli. Tak jak w zeszłym roku w wielu szkołach powstały dwie klasy pierwsze dla 6-latków, tak w tym roku zaplanowaliśmy jedną klasę pierwszą dla 6-latków i jedną zerówkę, żeby nie było także zarzutu, że rodzic w szkole nie miał wyboru. Natomiast to pewnie będzie się, że tak powiem, dziać do sierpnia, bo w zeszłym roku, jeszcze w sierpniu rodzice zmieniali zdanie albo na szkołę, albo odwrotnie, w zależności z kim dyskutowali, kto ich do tego przekonywał. Nie ulega wątpliwości, że wbrew tego, co pani minister mówi, że w tym, tak jak w zeszłym roku 20% 6-latków w skali Polski było w klasach pierwszych, to w tym roku będzie więcej. Nie, w tym roku będzie mniej, bo ministerstwo nie potrafiło. Teraz kampanię rozpoczęło plakatową, 7 plakatów nam przysłano. Nie wiem, co robić z 7 plakatami, byłem szczerze. Tak, ale ja to oddziałuję także na naszych rodziców. I w moim przekonaniu, tak jak w zeszłym roku mieliśmy prawie 50% 6-latków w klasach pierwszych, w tym roku będzie ich mniej. Tak już jest w Warszawie, bo już informowano mnie, że w Warszawie jest o 10% mniej 6-latków. Co to oznacza, bo czy mnie niepokoi jedno. Ja bym tak.
jest jakiś pomysł, zmieniono podstawy programowe, są dostosowane do sześciolatka, należało się tego trzymać. To zamierzenie powoduje, że część osób, ja też zaczynam powątpiewać, czy za dwa lata będzie to znowu rok wyborczy, a w roku wyborczym zmieniono. Nagle ministerstwo powie, nie no, te sześciolatki to niech sobie będą jeszcze w zerówce, nie może. A jednak bardzo ważne jest, by te roczniki porozkładać na lata i mieć w jednym roku, bo to było naszą intencją działania, mieć w jednym roku dwóch roczników w każdej szkole, bo warunki będą trudniejsze, tylko rozłożyć, żeby te warunki można było tworzyć dobre. Oczywiście z całym uszanowaniem decyzji rodziców, którzy swoje dziecko znają, dziecko urodzone w grudniu, chociaż i takie urodzone w grudniu poszły, bo to różnymi się, że tak powiem, rodzice kierowali. Ten rodzic, który miał dziecko starsze w szkole, z większą ochotą wybierał szkołę, jemu jest lepiej, wygodniej mieć w jednej placówce swoje dzieci. A no niekiedy... Także tu ja mam taki niepokój, czy ministerstwo nie zmieni zdania. My tu wysiłek, dostosowanie, malutkie, kupujemy stoliczki, krzesełka, a potem okaże się, że co my z tym będziemy robić. No to jest takie dosyć trudne. Bardzo się cieszę, że udało nam się napisać projekt unijny. No, będzie uchwała Rady Miasta, jak rozstrzygnięte, będzie pozytywnie. To jest konkursowy z kolei projekt adresowany nie tylko do szkół zawodowych. To jest na 3 lata budżetowe, pozyskalibyśmy 3 600 000 zł. Dla mnie on jest o tyle cenny i drże o jego dobro, bo dzięki temu projektowi kupilibyśmy do każdej szkoły zawodowej, a mamy 10 szkół, 15 stanowiskową pracowniką budynową. Stare się już zużywają na bieżąco ten sprzęt, trzeba. Kupilibyśmy tablice interaktywne. Coraz więcej nauczycieli traktuje tę tablicę jako takie narzędzie, z którego może korzystać na lekcji prawie codziennie. Byśmy zaoferowali uczniom, w zależności od rodzaju szkół zawodowych, kursy kwalifikacyjne takie, powodujące, że ze szkoły dochodzą z kwitem. Prawo jazdy ze szkoły mechanicznej. Jeżeli uczeń, kurs kosztuje niedużo. Jeżeli uczeń wykończy szkołę i wychodzi z prawem jazdy, jego szanse na rynku pracy rosną. Kursy operatora wózków widłowych i tam jeszcze inne obsługiwania kasy i tak dalej. W zależności od rodzaju zawodu te kursy byłyby opłacone z tych pieniędzy. Tam jest to prawda po raz pierwszy taki projekt, widzę, że jest wkład własny, ale uzyskam zgodę pana prezydenta na ten wkład własny, bo ten wkład własny wynosi około 600 tysięcy, ale na 3 lata budżetowe rozluźnione. To w dzisiejszych czasach, wiesz, kiedy bez przerwy nam ktoś tam tylko coś zabiera, to rozumiem, że to dopłaty do wyrównania. Mniej niż do wyrównania dla nauczycieli. Ale nie ma żadnego, bo wszystkie pieniądze unijne muszą być na umowę zlecenie z nauczycielem realizowane, nie mają wpływu na średnie, czyli tam oczywiście nie są także... Chodzi o wielkości. O koszt w budżecie, jakby. 600 milionów czyli dopłaty. Czyli pieniądze się nie ma, to tam możesz patrzeć. Natomiast jest jakaś pola pieniędzy, która jest taka, której nie ma. To jest z mojej perspektywy szalenie istotny projekt. Z wielu powodów i z powodu tego, że wyposaża szkoły w sprzęt, który ma wartość trwałą, czyli będzie starczał i służył wielu tam uczniom, że wyposaża uczniów w uprawnienia zawodowe, które podnoszą ich atrakcyjność na rynku pracy i się także szereg zajęć dodatkowych, takich wspomagających rozwój. Pierwszy taki projekt, realizowaliśmy go parę lat temu, Dobry Zawód Gwarancją Sukcesów, nam się udało ten projekt wybrać. Jego efekty są, one spowodowały, że zdawano się egzaminu zawodowego mamy najwyższą. I przystępowalność do egzaminu zawodowego, bo proszę pamiętać, że uczeń szkoły zawodowej nie musi przystąpić do egzaminu zawodowego.
może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły. Tak samo w zasadzie szkoły zawodowej, jak i w terminku. Terminku może tylko do matury przystąpić, a nie przystąpić do egzaminu zawodowego. Co powoduje, że jak gdyby te publiczne pieniądze są wkładane w edukację, a moim przekonaniu w takiej sytuacji są zmarnowane, bo niech ma te kwalifikacje, one mogą mu się kiedyś w życiu przydać, nawet jeżeli nie planuje dziś realizowania się w zawodzie, to jednak to po co on 4 lata tego zawodu się uczył za niezłe pieniądze, prawda? Także tu tak wydawane pieniądze, które i wzbogacają bazę, no oczywiście i te wszystkie dzisiaj właściwie w każdym zawodzie jest taka możliwość korzystania z gotowych programów edukacyjnych, multimedialnych, które i ułatwiają naukę, i przyspieszają naukę, i dają dużo takich sprawności ważnych w konkretnej pracy zawodowej, że warto jest szkoły o to wyposażać. Powiem tak, no świetnie, bo trwa procedura konkursu, i też przy okazji pytamy dyrektorów. Świetnie działa ten projekt Odkryj moje możliwości, ten adresowany do klas 1-3. Ja duże nadzieje pokładam z tego powodu, że no to jest etap taki najważniejszy edukacyjny klasy 1-3. Jeżeli tutaj wszystkie dysfunkcje, te zaległości zostaną wychwycone i w procesie indywidualnego wsparcia wyrównane, tym większe szanse edukacyjne dzieci w tym kolejnym cyklu edukacyjnym 4-6. To są też duże pieniądze i ten projekt. No, gdyby się udało kolejny, no ten jak gdyby dla mnie jest najważniejszy. Oczywiście ważne jest adresowane do uczniów, ale jak mówię, no to jest nieźle, bo własny projekt taki realizujemy. Natomiast no, myślę, że szerszy zakres będzie on miał, da szansę może większej liczby uczniów wziąć w nim udział. To jest pewne utrudnienie, no bo do jednego miejsca będzie musiał dojechać uczeń, prawda? Ja jeszcze wstępnie, nie, znaczy no, na pewno będzie w trzecim ten jeden punkt, bo tam już jest szkoła przygotowana, jest współautorem tego projektu. Jako drugie miejsce rozważam ewentualnie gimnazjum numer 1, jako że no, także musi być centralnie położone miejsce. A do tego muszą być to także nauczyciele przygotowani. Nas numer 1 to bardzo duży i nauczyciela organizującego konkursy informatyczne. I łatwiej jest dojechać jednak do centrum miasta niż uczniów. Większa szansa, że z wszystkich szkół pozyskamy trochę uczniów do oddziału. Jak mówię, tylko procedura, bo dzieciak musi przejść tą diagnozę poradni psychologiczną, musi na to się zgodzić rodzic. Bez rodzica nie może być badania dziecka i tak dalej. Także troszkę to. Wiesz, moim zdaniem, też przy okazji się wydać o zrozumieniu przy budżecie, a tam pojawia się ta zmiana w 37 szkole. Tak jest, ona wynika z tego, że po analizie, którą inwestycji robił przy budowaniu tego projektu rozbudowy szkoły, okazało się, że da się rozbudować tę szkołę, tylko trzeba ją zburzyć. I oczywiście różne warianty, no niestety, no to jest poza salą gimnastyczną. Ta sala jest wyjątkowo duża, jak na taką malutką szkołę i ta sala nie zostanie zburzona, ale pozostała część na budynku, nawet nie wiem ile on ma lat, ale to jest substandard, to są malutkie sale lekcyjne, tam nigdy nie, że tam nie było, nie było dzieci, no nie było ich skąd wziąć, no ale przyjemność się rozbudowuje, więc trzeba patrzeć z perspektywy, jeżeli mają być wydawane pieniądze. Jeżeli są jakieś ryzyka, są ryzyka poważne, że po prostu technicznie nie da się tego zrobić. A nie da się jednak, bo taki wariant też rozważaliśmy. Ja polecam czas, tutaj lubuję najpierw przedszkole, potem szkoła. Najpierw przedszkole, bo potrzeba przedszkola jest mniejsza z mojej perspektywy. Bo najpierw są małe dzieci, a potem one stają się duże.
i fakt, iż tam nie ma w ogóle przedszkola, także powoduje, że jak dzieciak idzie do przedszkola na witaminę, to i do szkoły potem idzie na witaminę. No tak, to się dzieje, no więc właśnie, tym bardziej, że jest coś na trasie. Bo przedszkole będzie czterooddziałowe, więc można by nawet przyjąć taki wariant, ale on jest według mnie mało realny. Dlatego inna decyzja została podjęta, bo pierwszy wariant był dyskutowany taki. Powstanie przedszkole i tam przeniesiemy szkoły, ale szkoła ma 7 oddziałów, bo ma zerówkę, więc w 4 salach nie da się 7 oddziałów zmieścić. A ponieważ, no i drugi wariant, koszty przełożenia. Nie mamy takiej podobnej sytuacji, że nie mamy pustego budynku oświatowego, do którego przyjdzie dzieci. Nie ma dużo, tam jest około 120 dzieci. Więc w moim przekonaniu, już na pierwszy rzut oka widziałam, że należałoby osobną przestrzeń znaleźć na klas 1-3, bo to byłoby ze 30 dzieci. I te dzieci osobne miejsce zawieźć, będą potrzebne na wróciły. I osobną przestrzeń znaleźć na klas 4-6. Gdzie mogłabym znaleźć miejsce? W jakichś szkołach zawodowych może pod tej salę bym dusząc znalazła. Koszty przewożenia. Przewożenie siły jest ważna, na witamina bardzo niewielka, przynajmniej to rok będzie trwało. No i koszty 500 000, więc pan prezydent Stępa uznał, że w takim razie budynek szkoły wybudujemy, który będzie częścią budynku szkoły, ale w którym będzie można dzieci zmieścić. Te dzieci tam będą miały zajęcia, to jest, ponieważ jest to budynek, nowy budynek, dostosowany na rok, tak żeby wszystkie dzieci pomieścić. W międzyczasie będzie powstawało przedszkole i rozbudowana będzie szkoła. No, bardzo trudno, tam jest i tak mało przestrzeni, bo nie było zgody na wycięcie tych drzew, jako że to są stare drzewa i one są pod ochroną. No tak wyszło stąd. No wiesz, też, to się miało właśnie. Stąd się to wzięło. Bo teraz przytoczyła się to już w klasie, wiem, w Rzeczpospolitej była to już informacja o tych podejmowaniach samorządów dotyczących zwiększania pensum, szczególnie tam uczciami nie nauczycieli, a psychologów, pedagogów. Myślimy taką możliwość, nie będzie projektu uchwały, chociaż nie chcę o tym dyskutować. Sprawa jest skomplikowana, wrażliwa, ogłaszać mam, daj spokojnie pracować. Nie, się, bo to pojawia się to w mediach, to się dowie tam. To też na tym etapie nie możemy mieć informacji. No, to też odpowiedź, tak? Znaczy, może podobnie, no. Rozważamy taką możliwość i się do niej przygotowujemy, uznając, że ja przynajmniej tak uważam, kierując się także różnymi doświadczeniami. Mówimy o specjalistach, o psychologach, logopedach, których jest, dlaczego się przetoczyła ta dyskusja? To jest pierwsze rozstrzygnięcie sądowe. Ostateczne, najwyższego sądu, iż samorząd w tej obszarze ma pewne prawo kształtować wysokość pensum. W niektórych samorządach dokonano takich zmian na przestrzeni minionych lat. Są już samorządy, w których od wielu lat to pensum wynosi na przykład 30 godzin. Nawet na naszym tutaj terenie naszego województwa są samorządy, które już mają 27 godzin na pensum. I teraz tak. To jest to delikatny temat. Trzeba rozważyć, jak ukształtować to pensum. To jest raz. Dwa, w moim przekonaniu, bo to jest trudny temat wynikający z pewnych przyzwyczajeń w oświacie, z którymi od lat się zmagamy. Ja do końca nie mam takiej pewności, a jak odnajduję psychologa zatrudnionego na 3,5 etatu, to po prostu mam ochotę strzelać. Bo tak jest. Co pojedyncze pytanie? Bo jeszcze nie mamy takiego się, będzie takie sionowe, które pozwoli wyeliminować podwójne zatrudnienia. Pensum to jest czas pracy z dzieckiem, oko w oko. Czas pracy nauczyciela, psychologa i pedagoga wynosi 40 lat. Nauczyciel przygotowuje się do lekcji, sprawdza klasówki, siedzi na wymiarówkach, tak dalej, tak dalej. Natomiast co to znaczy pensum psychologa? Bo jak ja tu przyszłam, to przecież szok i bunt wywołałam. Okazało się, że dyrektor nie rozlicza
pensum psychologa i pedagoga, że nie ma 20 godzin pracy, a poza tym ta praca nie może być od 8 do 12, bo nie wolno wyjąć dziecko z lekcji i mieć z nim jakąś terapię. No musi być po lekcjach. No co to, inne nauczyciel usiądzie, żeby uzupełnić, to nie obecnie. To jakiś chory film. Czyli oni tak naprawdę pracować powinni po zajęciach dziecka, psycholog, pedagoga. No w ogóle logopeda, nie ma zawodu logopeda. Jest uprawnienie do bycia logopedą. Nie ma studiów logopedycznych. Są uprawnienia, więc jak ja słyszę o logopedzie zatrudnionym na 20 godzin, który z jednym dzieckiem, tak jak ja mówię, druga papierek i ćwiczy rozluźnienie i gimnastykuje, że tak powiem, narządy mowy, no to jest chore. To dla mnie logopedą powinien być każdy nauczyciel klas 1-3 i każdy nauczyciel przedszkola. Bo nauczyciel klas 1-3 i nauczyciel przedszkola nie może robić żadnych innych kwalifikacji, bo jemu nie są do niczego potrzebne. Ale takie uprawnienie, bo takie zajęcia logopedyczne mogą być 5 razy dziennie z dziećmi przeprowadzone przy różnych zabawach. Takie, które ja nie mówię oczywiście o poważnych zaburzeniach mowy. Logopeda musi być w szkole dla dzieci niedosłyszących, gdzie jest bardzo trudna praca logopedy, z reguły ma inne także kwalifikacje związane z uprawnieniami, z pracą z dziećmi o studiach pedagogicznych inne. I tam, gdzie są tak poważne problemy i zakłócenia artykulacji, że w ogóle mowa dziecka jest niezrozumiała. W szkołach specjalnych, oczywiście, tam też, ale generalnie w szkołach masowych, to tak jak mówię, no, ćwiczenie artykulacji mowy w przedszkolach i w szkołach powinno być no, ćwiczeniem codziennie mającym wpisanym program pracy z dziećmi. Rozważamy to, kiedy dyskutować będziemy się zastanawiać. Wszyscy to rozważają po tym rozstrzygnięciu. Dla mnie to jest w 40 godzinach inne rozłożenie tylko akcentów. Dzisiaj wszyscy specjaliści zatrudnieni w szkołach obciążeni są większą pracą, to nie ulega wątpliwości dla mnie, z powodu rozporządzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Bo są członkami zespołów. Zespół powołuje się na jednego dziecka. To jest z kolei biurokracja rozpasana do granic przytomności. Zespół powołuje się dla jednego dziecka. Trzeba zawiadomić rodzica ze zwrotką, bo nie można bez rodzica, chyba że on nie zgodzi się, że tak powiem, w zespole obradować. Czyli wychowawca, nauczyciele uczący, specjaliści tworzą taki zespół. Powołuje się dla dziecka z trudnościami w nauce i dla dziecka uzdolnionego. Więc gdyby szkoła chciała zrealizować to rozporządzenie w pełni, to nauczyciele by i szkoła by do 20 zespołów pracowały codziennie. Taka jest prawda. Taka jest prawda. I tu przesadzono z tą biurokracją, bo to, co się działo w rozmowie swobodnej na przerwie, nauczyciel uczący przecież komunikuje się bez przerwy z wychowawcą, jemu przekazuje informacje o dziecku, że nauczyciele o niczym innym nie gadają, tylko o swoich uczniach. W domu, w szkole, na spotkaniu towarzyskim, na przerwie, wszędzie. Dzisiaj to jest biurokratyzowane. Jest 150 kwitów, zespół się zbiera i tak dalej. Według mnie to jest marnowanie czasu nauczyciela, ale to jest moja opinia. Trzeba opisać, jeszcze zbierać się w zespołu. Więcej czasu zabiera biurokracja niż praca z dzieciakiem. A powinno być odwrotnie. Najpierw praca z dzieckiem, a dopiero biurokracja. To się zawsze robiło. I teraz trzeba nie tylko robić, ale jeszcze to opisać. A opisywanie zajmuje więcej czasu. Ewaluacja, drugi raz się spotkać. No kilka razy w roku jest obowiązkowo. To nie. I teraz szkoły, które mają sporo dzieci z takimi trudnościami w nauce. Ile? W jednej klasie 12 osób. No, a klasa w drugiej licealnej, no ale... Bo jest klasa 24 i 20... I połowa z tej klasy. 24. Znaczy, tam się też muszę się dyscyplinować w czasie trwania tego zespołu, wiesz, bo to rzeczywiście od dzieciaka można w nieskończoność. No. Ale to jest to, co pokazuje, ile tych emocji wkładanych jest w to, by zdiagnozować. Tak jak mówię, to zawsze było, natomiast no, w różnej formie, przychodziła wychowawczyni, ta wymiana informacji była.
no sprzed... Ale teraz jest narzędzie. Jeżeli chodzi o uczniów, to uczniowie zaczynają na przykład w gimnazjum przyjmować taką pozycję. Ja mam orzeczenie. Już nie ma znaczenia, jakie to jest i na jakim etapie. To mi się należy. Inny sprawdzian, to nie znaczy. Nie każde orzeczenie ma inny sprawdzian, tak? Bo na dysgrafie to nie ma, tak? To po prostu inaczej, ja mam geografię inaczej oceniam. Muszę wziąć pod uwagę to, że on może na przykład zapisać drugować. Jemu się należy. Jak jemu się nie należy, to zaraz przychodzi mama, że jemu się przecież należy, bo on też ma taką kartę założoną. Tłumaczenie to wszystko daje te sprawdziany inne, bo to po prostu i nie ma wymagania jakby, za tymi przepisami nie idą wymagania, że uczeń musi jakby pokazać tą pracę. On ma przyjść na zajęcie, on ma to zrobić. I on tutaj poćwiczy, ale żeby w domu coś zrobić, nie, broń Panie Boże, że on ma tam inne rzeczy i nie ma narzędzi do egzekwowania tego. Nie ma wypłaca. Mamy robić, ale z kolei nie możemy tego egzekwować. Jakby w drugą stronę, że on ma coś zrobić, dalej ćwiczyć, tak? Bo są dysfunkcje, które no, trzeba ćwiczyć. Nie wystarczy tam godzina, dwie czy trzy, ale trzy tygodnie. Tak, oczywiście to samo, co mówię. Poza tym bardzo dużo rodziców rezygnuje. Rodzice tego rezygnują, oni nie chcą. Ale rozumiem, mówiłeś, że to jest bez terminowo wydane, to też się to wymyśli. Rozumiem, że tylko tego to wymyślili tam, czy też to, nie wiem, może lekarze, nie wiem pojęcia, ale mówiłem, że tak jak Pani mówiły, że to ma być terminowe, po dwóch latach znowu kolejne jest sprawdzenie. Nie, aż się dla badania nie ma. Tak, to już nie jest. Nie, jak raz badanie, jak ogólnie. Raz badanie i masz kilka, 6 lat, który nie tak. Bo te wyniki u nas po gimnazjum idą za dzieckiem, tak jak karta zdrowia, do szkoły średniej. I za nim to wszystko ma kwitra i już się poprawiło, ale mamy to papiera. To się mam dwa pytania, które już powiedzą w tej okazji, że ten. Po pierwsze, jak jest ten dziennik, jak to idzie nam tam, bo my się do tego przymierzamy i tutaj jest ciężko? Bo co? Nie. Dziennik powstaje. Dziennik powstaje, bo ten produkt nie jest tam. I tak naprawdę, jeszcze muszę z panem Jurkiem jeszcze raz przedłużyć. On powstaje powoli, bo to jednak każda szkoła tą swoją, że tak powiem, ten swój sposób, ten swój wewnętrzny system oceniania opisać musiała. Ten dziennik musi być na tyle uniwersalny, by to wygrało wszystko. Trochę opóźnienia było z przetargami. Mamy sytuację, że te szkoły, które nie miały dziennika elektronicznego, one sobie spokojnie będą wchodziły i po kolei się uczyły. Te szkoły, które miały dziennik elektroniczny i które miały, były także zwolnione z zarządzeniem prezydenta z prowadzenia dziennika papierowego, a kupiły inny produkt, zresztą dużo lepszy, one zaprowadziły sytuację, że one się zastanawiały, czy one będą mogły od września w ten nowy dziennik być. Wygląda na to, że nie. Że będą musiały, ani przecież nie mogą wrócić do papierowego, bo to takiego odwrotu nie ma. Ustawodawca takiej możliwości nie przewidział. Czyli one będą musiały prowadzić dwa dzienniki, jakby ten wprowadzać, by go tam doskonalić i ten stary by się nie cofnąć, prawda? To jest skomplikowane, bo to jest tak, no masowe, klasy 1-3 opisowane, a każdy musi to inaczej sobie tam oporządzić. Szkoły mają bardzo różne i bardzo oryginalne systemy wewnętrznego oceniania, bo wypracowały coś latami. Trudno teraz kazać się wszystkim tworzyć jeden, bo jakikolwiek zresztą, jeżeli w danej szkole taki system się świetnie sprawdził, jakiś punktowy, w innym jakiś tam procentowy i tak dalej, z całym regulaminem i sposobami. No jednak pod potrzeby swojego środowiska szkoły to tworzą. Także chyba obsunął się przetarg, bo to sprzęt. Najprostszej było założyć tę instalację w szkole, zakładana była. Mamy 6 szkół w pilotażu, one to sprawdzają, są już na etapie tam wprowadzania klas i danych. Potem zakup sprzętu, potem zakup stolików, no to wszystko. Jest jeszcze jeden projekt, Cyfrowa Szkoła, do którego też wchodzimy, to jest projekt,
adresowane do klas 4-6 z kolei szkół podstawowych. Chcemy zgłosić szkoły do tego projektu, jest tam udział własny, osobno wyliczyć, bo on jest procentowy w zależności od rodzaju sprzętu, tam inwestycyjny sprzęt, a 100 litrowa inwestycyjne to 50% i tak dalej. Chcemy zgłosić 10 szkół. Jaki będzie nasz udział w tym projekcie? Nie wiemy, bo to w tej chwili liczymy. Chcemy jakoś proporcjonalnie, gdyby te 10, bo 17 szkół nam się zgłosiło do tego projektu, bo 17 nie mamy pieniędzy, a najlepsze jest to, że nie wiemy, w jakim systemie, bo to będzie szło przez wojewodę, to będzie wybierane, podobno losowanie. Na pytanie moje, czy losowanie...